Dzień dobry, z tej strony Dziadek Marek i witam wszystkich serdecznie. American Truck Simulator. Shadower namówił mnie, żebym nagrał w 4K. No to nagrywam. Jest takie coś, że można sobie w NVIDII zmienić rozdzielczość na 4K. Przypominam, ja mam monitor 27-calowy MSI Optic 2K oryginalnie jest rozdzielczość 2560x1440, ale w ustawieniach NVIDII właśnie możemy sobie zmienić rozdzielczość. No i ja tak zrobiłem i zobaczymy, jak to się nagra. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Wezmę sobie jakiś tam krótki, wiecie, prawd? I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale my możemy skręcić. Oczywiście wszystko musiałem w OBS-ie poprzestawiać, rozdzielczości, nierozdzielczości, sceny poustawiać, wszystkie pierdoły, ale tak na szybko go poustawiałem, nie? Nie mam tych wszystkich swoich ramek. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Policjanty. Kurde, nie na tym pas się wspalę. Więc spanimy się. Będziemy troszkę dalej, nie? Dobra, a mój dziadek. Dajcie znać, jak tam u was przygotowania do świąt. A co ten tam cofa? Co on tam chłop robi? Bo ja tu mam ruch od Jay-Z Kata na motocykle, na wszelakie pojazdy. A, bo tu jest, widzicie? Tu jest ten i zaraz jest zjazd na pas. Dlatego to oni się tu blokowali, że tak powiem. Trochę zielonkawo tu jest, gdzie nie gdzie, wiadomo. Bo gdzie w Stanach tyle śniegu, nie? No owszem, może gdzieś tam, wiecie, w jakiejś Kanadzie, czy tam gdzie. Też przecież pada śnieg, nie? Tym bardziej, że teraz, wiecie, jest ocieplenie klimatu i nie wiadomo, gdzie może spać. Pustynia się wypełni kuźle tym jeziorem. Tam, gdzie jeziora, to wyschnie wszystko. Wszystko idzie na odwrót. Dobra.
Wydawało mi się, że ten samochód tam rzucało tą naszewkę. Dobra, dobra. Waltinson Motors. Tutaj mamy naczepę. A pewnie będzie jakiś piasek w niej albo co? Strasznie wąsk, panie. No, musimy to jakoś zawinklować, nie? No właśnie, tu stoi nasza naczepa. Ale ja tu nie wywinkluję tak zbytnio. Wam powiem. Mam modyfikację, że opony są śnieżne. Właśnie w trailerach możecie zobaczyć. Ale nie wiem, czy we wszystkich. Ja też nie mogę naprzód znaleźć u siebie. Nie widzę nic. No właśnie. Lichą podjechałeś, lichą dziadek podjechałeś. Muszę baniak wychylić, bo tu właśnie ta nadbudówka mi przeszkadza i ja nie widzę. Tak to wygląda, proszę państwa. Patrzcie, widzicie, mam takie opony, nie? I ta naczepa też ma takie śnieżne, nie? O. Tylko na przodzie nie mam, nie? Ale mam na zimę założone. Nie wiem dlaczego. No nie wiem. Nie pasuje żadne. Chyba że modyfikację jakąś muszę sobie dodatkową. No, tak to wygląda. To jeszcze skąd dokąd? Wieziemy? Złą wieziemy. Santa Cruz do Yumy. Dobra. Jeszcze trasę. No, trasa jest co? Taka normalna. Możemy jechać tą drogą, bo i tak mam tam wszystko obyczajone. Na żółto prawie. Tylko są boczne, wiadomo, nie?
Jeszcze mam to malowanie, co dostałem właśnie, nie? I chciałem tutaj zobaczyć, czy ten, czy ja muszę robić ten, nie? Ale mam zaliczone te wszystkie, nie? Nie muszę tutaj w ATS-ie jeździć jeszcze raz z tymi prezentami, nie? Dobra, wsiadamy do kabiny. Dobra, to left, to left. Akurat coś jechało, widzicie? O, ślizga się. SCPN, a ja mam paliwa mało. To zaraz tutaj zawinklujemy też. Że tak powiem. Dobra. Okej. Teraz możemy jechać. I się nie martwić, nie? Ile mamy? 566 mil. Myślę 50 mil starczy. Starczy, starczy, ale jeszcze nie mogę do tych 50 rozbujać. Kurde, ten złom trochę waży, wam powiem. Ja tu hamowałem, hamowałem, a tu on nie jechał dalej. Ze zwierzętami tu jedzie. Łop.
trzydziestka, obszar zabudowany. Pohamujemy silnikiem trochę. Ja się dokulam. No, Łazo. No patrz. Widzieliście to? Kurczy konik? Jak mi wymuził? No co z tego, że Łaza? Co mnie to obchodzi? Ale wyrwał, nie? Kurczy konik. Fajnie to wygląda, a ten ma z przodu ładnie. Widzieliście? Patrzcie, on ma, nie? Opony fajne, śniegiem. A ja nie mam z przodu. O, jak ładnie to wygląda. Ja się pytam, dlaczego ja nie mam. Ślisko jest na tym, ma nie lód. Dobra, tempoma wybiłem. To jest git. Dobra. To jest grup ograniczenie. Thank you.
jakaś się pogoda tu zrobiła. Ładnie. Ciekawe, czy będzie śnieg padał. Dobra, ale to już my nie zwalniamy. Nie mu? Dobra. A ten nie ma tutaj obu, ale już naczepa ma, widzicie? Ja może jeszcze muszę pobrać, bo ja mam... Ta modyfikacja jest pewnie chyba tylko do... Właśnie do ruchu ulic, a czy do AI, ale do naczep, a... Jeszcze jest taka pewnie sama do wyciągników, nie? Bo na przykład osobówki nie mają, nie? Będzie hamował sam, ale ja mam ten, nie mam aktywnego tempomatu, włącz wbite, no hamuje sam, tak. Co tu się porobiło? Zbytnio nie widziałem, co tam było. Może gumę złapał. Kapcie. Jak nie mógł znaleźć zlecenia? Coś oni, moi kierowcy coś zlecenia gubią. Może dlatego, że ja mam tą modyfikację teraz wgraną, ten Winter Mod. Nie Winter Mod, tylko Frosty. I dlatego... Oni się albo ślizgają, albo co, nie wiem.
Ale fajnie, taka... No to jest prosta trasa, nie? No są zakręty, ale... I takie tam. Dobra, dobra. O, pada śnieg. Zaczyna padać. Uj, się niebo zrobiło takie mlekowate. O, kierownica mi tu drży. Musimy się jechać zważyć, niestety. No taki dzikus, powiem wam, ta waga. Dobrze. Nie plumkaj mi tu. O, odnośnie plumkania. Chwilę, zatrzymamy się. Tu panu Shadowarowi pokażę, gdzie to jest. W dźwiękach. I jedziemy na dół. I tutaj jest nawigacja głosowa. Ja mam English, ale tu jest tak. Ostrzeżenie dźwiękowe, głosowe, co ta baba tam u ciebie mówiła. I brak. Możesz całkowicie włączyć. Ja mam dźwiękowe, nie? No i to wszystko. I tu sobie zmieniasz ten, nie? Jaki to ma być dźwięk jeszcze, też możesz zmienić sobie, nie? No i tu są, jeżeli ktoś ma modyfikację, to może sobie zmienić tam na jak chce, nie? No. Także to tu, aha! Jeszcze chciałem panu Shadowerowi pokazać, iż przede wszystkim tutaj sobie włączył czujnik deszczu, sobie włączył, ale nie włączył sobie tutaj dodane jest automatyczne światła i automatyczne światła drogowe. Proszę sobie to zaznaczyć. Nie trzeba wtedy zmieniać ze świateł drogowych na normalne. Automatycznie sobie ciężarówka sama zmienia. Ja teraz cały czas mam włączone długie światła.
i ona aktualnie sobie wyłączyła, bo jest wiadomo dzień. Ale jak można zauważyć, ja na światłach ojadę, nie? Ale ona sobie sama włączy, jak będzie potrzebować. Także taka mała podpowiedź. O, teraz sobie na chwilę włączyła, nie? Bo przedtem było tak, że jak jechaliśmy na długich światłach, co się mało zdarzało, bo nas wkurzało, to z naprzeciwka pojazdy nam migały światłami, że mamy zmienić, jak tam zapomnieliśmy. A teraz ciągnik sam sobie zmienia. Jak widzi naprzeciwko pojazd, to sobie sam zmienia. Dlatego teraz ja jeżdżę non-stop na długich i w ogóle ich nie wyłączam. Ciężarówka sama sobie dostosowuje światło. No dlatego automatyczne, nie? Automatyczne światła drogowe i mijania, nie? Kurde, jak się kurzy za nim, nie? Ten śnieg niby spod kół, nie? A jest tak, że jeżeli długo nie grasz na przykład w ETS-a, czy w ATS-ie, czy w ETS-ie drugim, że mówiłeś, że masz zaznaczone wycieraczki automatyczne i się nie włączają. Bo jeżeli długo nie grasz i wchodzisz do ETS-a, to pierwsze spadnięcie deszczu, przynajmniej ja tak zauważyłem, że teraz jak tutaj zaczął padać śnieg, to też musiałem włączyć, bo automatnie zadziałał. Że pierwszy raz trzeba włączyć te wycieraczki, a już drugi raz jak będzie padał deszcz, tam śnieg, to one się automatycznie włączą wtedy. Nie wiem, czego to zależy. Albo że ostatnio, jak na przykład się pomyliłem i włączyłem wycieraczki, a deszcz nie padał, jest taki coś jak cofnij, nie? Wycieraczki. No i ja być może miałem to cofnij wduszone, to się automatycznie nie włączyły, bo miałem tą funkcję jakby cofniętą, nie? Nie wiem. Ale w każdym bądź razie, teraz jak śnieg padał, na początku zaczął pruszyć, to też mi się nie włączyły, też musiałem włączyć je, nie? No i teraz się automatycznie wyłączą już, nie? To jest normalne. Czy? A czemu? Ty mi każesz tu wjeżdżać. Aha, dobra. Sorry, winę tu. Kurde, żongluję tymi pasami. Prawo, lewo, lewo, prawo. Ale coś ten mój GPS nie jest gadatliwy, bo on nie ma co gadać, nie?
Chciałem sobie do ciężarówki postawić Mikołaja, ale nie wiem czemu, ale nie mam tu, tego Mikołaja, więc sobie postawiłem panią Mikołajową. No, właśnie przejaśnię coś. A co tam jest? Co jest tam? Hamują. No i wycwanimy wszystkich. O. O, panie. Porozpadały się. Ładunek popuścił pasy. Albo łańcuchy się pozrywały. A raczej. To była jakaś konstrukcja metalowa. No i pół trasy mamy przejechane już, jakby nie było. Było, nie wiem, 500 ileś? 550? Mil? Czy jakoś tak, nie? Nie pamiętam. O, jestem. No chłopie, ty nie mów mi tyle razy. Aha, no dobra. Dobra, już nie krzyczę na ciebie, bo czasem bym się mógł zagapić i w prawo skręcić, no faktycznie. Dobra. Tu następne awarie chłop ma. Albo może prędkość przekroczy, bo oni tak lubią tutaj szaleć. Kurde, jeszcze zgasiłem ciężarówkę.
jest przypadek. Teraz most tej padł, nie śnieg. No nie? Jak widać. Ale fajnie. Kurde, żeby umy tu padał na święta, nie? Paro, buro i ponuro. Teraz na przykład on ma światło długie włączone, nie? No ale my tych świateł nie widzimy na jezdni jeszcze, bo jest śnieg, to raz, odbija, nie? Ale jedziemy na długich teraz, nie? Już lampy świecą. Ślizga normalnie. O kurde, co za pogoda, pan. Coś to za mnie cię. No to jest normalnie horror. Chciałem zimę, ale nie aż taką. Patrzcie, co się tam dzieje z przodu, to nic nie widać. Normalnie ekstremalne warunki. Jasny gwint. Straszna pogoda. Ale damy radę, pany.
No i nie przestanie. O, widzicie? On sam sobie włącza. Teraz długie sobie włączył. Co on tymi biegami tak żongluje? Aha, bo górka. Słyszycie, co on robi? On się ślizga normalnie. On gazuje i hamuje, gazuje i hamuje, gazuje i hamuje. A potem przede mną się tu wlecze, pajac. A ja go nie mogę wziąć. On hamuje. Kurde, bym go wzięła, ale tam widzę, że cały czas jadą. Udało się. Bo mi się wlekł za nim. No, a chłopy muszą pracować. No niestety. Ktoś musi drogi łatać. Po 9 mil zostało nam. No jak ładnie, teraz jest ładnie. Teraz powinny być spadające te gwiazdy się pojawić i te inne rzeczy takie. I dobrze, że tych cholernych piorunów na razie nie ma i tych burz. Dzięki tej modyfikacji, nie?
Tego tu jeszcze brakowało, żeby teraz były jakieś błyskawice. Ale nic z tego. Się zaczynają pojawiać gwiazdy. Ale tu też chyba księżyca nie widzę. Tego pięknego księżyca, co SS dodał. No bo ta modyfikacja zmienia, nie? No, jesteśmy coraz bliżej.
Ja bym musiał na pas zjechać ten właśnie. Dobra. O, pal się. Come on. Trzydzieści pięć mil. Ciekawe, gdzie ja ten złom dowiozę, do jakiejś firmy, no ale do jakiej, ja nie patrzałem właśnie, zapomniałem, co to będzie za firma. Znaczy firma jak firma, ale chodzi mi o infrastrukturę, jak to tam będzie ten zakład wyglądał, żeby na przykład tego złomu nie przywiózł do tartaku, nie? Na przykład. Bo trochę lipa by było, nie? Arizona State. Jesteśmy w Arizonie.
Jedna mila do celu. A co tu jest, kurde, wolna Amerykanka? Ale że już? Nie, teraz. Myślałem, że tu w lewo. Gdzie ja mam to, kurde, rozładować? Ja się pytam. Ja nie widzę tego miejsca. Ten paciulak mi balona zrobił. Ty, na serio, tam gdzieś. Ale ja tu nie widzę markera. Kuźwa, bo ślepy jestem, czy co? Tu powinien... No, chyba, że tu. Jasny gwint. Czy wy to widzicie? No to nieźle. A czekaj, ja tam co pójdę? Jak Iwona Blacharczyk, że niby mam takiego pilota na sobie i będę ciężarówką sterował. Tam wjadę i tu będę cofał. Dobra, jedziemy. Patrz ta na to.
Kurde, ale muszę spieprzać trochę dalej. O. No tak. Dobra. Tak, to jest dupa blada i tak. Że tak powiem. Nie wiem, czy mi się uda. Po pierwsze. Alt. Panie. O nie, no taki obsiad i pojechał. Te kuźwa wymyślili. No bo ja mam trudne parkowanie, nie? Za mocny, ale może wlezie. Wlezie. Oczywiście. A ręcznie mi wyskoczył. Dupa tam. Dobra, by było. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście kto będzie oglądał, mam nadzieję. Że wam się spodobało, jeżeli tak, to prosiłbym o łapkę w górę. No i sekcja komentarzy należy do was. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.